To się trzymaj, kochany mój. Dobra. Dobrego dnia ci życzę. Pa, 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 leć, pa. Nie spójmy się, pa, nie wiem. Łatwo było mi podjąć taką decyzję zakupu telefonu i wręczenia telefonu w ręce Franka, przekazania telefonu w rękę Franka, dlatego że Franek jest bardzo mądrym, inteligentnym, fajnym dzieckiem. I pomimo tego, że wpadł w ten świat gier i telefon przez jakiś czas służył jako zabawka, to bardzo szybko udało mi się Frania przekonać do tego, że jednak jest to narzędzie w ręku człowieka, przez które możemy się skomunikować z innymi. Nie gram na telefonie w gry, więc jedynie SMS-uję i dzwonię do mamy. Jest to mi bardzo potrzebne, kiedy na przykład wychodzę ze szkoły albo jestem w szkole i pytam mamę, mamo, o której będziesz, co mam robić? Franek wraca samodzielnie ze szkoły, z basenu, chodzi na treningi. No i ja się czuję bezpieczniejsza, jak mam z nim kontakt. Natomiast jeśli nie odbiera telefonu i nie mogę się do niego dodzwonić, wpadam w szał. Szymek właśnie jeszcze jest za mały, bo jest 5-letni. No i na razie telefon służy mu do tego, żeby po prostu go mieć i znajduje tam właśnie zabawy. Mamy niespodziankę dla rodziny Szymańskich. Smartfon TVP ABC jest dedykowany dla najmłodszych użytkowników. W aparacie można założyć blokadę rodzicielską oraz zainstalować aplikację, która lokalizuje nasze dziecko. Szymon mi zginął w Chorwacji na wakacjach. To była najdłuższe 1,5 godziny w moim życiu. Bardzo bym korzystała z takiego telefonu, co ma właśnie taką funkcję, że mogę zlokalizować dziecko, wiem gdzie jest. Byłoby mi łatwiej, byłoby szybciej, czułabym się szybciej bezpieczna. Bardzo mi się podoba, jest akurat w kolorze niebieskim, to jest mój ulubiony kolor. Fajnie, że jest duży, że nie traci się wzroku. Nie wyobrażam sobie dzisiejszego życia bez telefonów.